Dzień dobry minęła, a w zasadzie dobry wieczór, minęła 19. Powinniście mnie już słyszeć, zaraz postaram się, żebyście też mnie zobaczyli. I jesteśmy, powinniśmy być na żywo. Dajcie znać, jak zwykle ja zacznę od tego, że poproszę was, żebyście dali znać, czy mnie słychać, czy mnie widać, czy mnie słychać dobrze, to też jest istotna sprawa. Ja nazywam się Krzysiek Wróblewski i dzisiaj poprowadzę webinar na temat tego, jak zaplanować ścieżkę kariery jako programista. Porozmawiamy trochę o tym, jak z tego punktu zero, z tego momentu, w którym się decydujecie na przebranżowienie albo na zmianę pracy, no to samo, jak z tego punktu dojść do momentu, w którym dostaniecie pracę faktycznie i co robić dalej. Okej, słychać, widać. Jak będę patrzył w ogóle w tą stronę, to znaczy, że patrzę na wasze komentarze, do których zostawienia serdecznie zapraszam. Zresztą zaraz o tym powiemy, ale rozpocznijmy może od samego planu webinaru. Czyli tak, zaczynamy od wprowadzenia, gdzie ja trochę opowiem o Codilly. To jest taki standardowy element, ale potem już przejdziemy od razu do samego tematu webinaru, czyli zaczniemy o tym, dlaczego to planowanie jest ważne, dlaczego w ogóle warto planować takie rzeczy i jak zrobić planowanie, jak planować w 7 krokach to przebranżowienie. Następnie trochę powiem o kosztach i czasie. Będzie miejsce na wasze pytania. Ja postaram się odpowiedzieć na tak wiele z nich, jak tylko się będzie dało. I dzisiaj dla was mam potrójną ofertę specjalną, także jeżeli jesteście zainteresowani, to zachęcam do zostania do końca. Zanim zaczniemy, chciałem jeszcze powiedzieć, że ten webinar oczywiście będzie dostępny w późniejszym czasie, także jeżeli nie macie teraz możliwości go obejrzenia w całości, albo jeżeli do nas dotrzecie dopiero za chwilę i chcielibyście obejrzeć od początku, no to od jutra będzie oczywiście dostępny na YouTubie i wyślę do was link mailem. Także to jest najczęstsze pytanie, które się pojawia na webinarach. Okej. No to może zacznijmy od tego, żebyśmy się przedstawili, bo wielu z was tutaj ma pierwszy kontakt z nami. My jesteśmy Codilla, jest to najczęściej wybierana szkoła programowania według Instytutu Badań Rynku i Opinii DRB Polonia. Uczymy od zera, krok po kroku, na 4 ścieżkach obecnie, czyli 4 bootcampach: web developer, Java developer, frontend, React i tester automatyczny. No i tak jak wspomniałem, wszystkie te ścieżki są od podstaw. Zapewniamy opiekę i pomoc mentorów. To oznacza, że każdy z was będzie się spotykał ze swoim mentorem raz w tygodniu one-on-one na wideokonferencji, ale oprócz tego też oczywiście będzie miał możliwość sprawdzania kodu przez jego mentora w zasadzie dowolną ilość razy. Oprócz tego, no oczywiście wszystkie nasze bootcampy są zdalnie przez internet, co będzie istotne też w kontekście tego, o czym dzisiaj będziemy rozmawiali, czyli o planowaniu przebranżowienia. Oprócz tego oferujemy testy predyspozycji i serdecznie was zapraszam na codilla.com/testy, gdzie możecie rozwiązać taki test i zobaczyć, czy programowanie to jest coś dla was, w którą stronę pójść. Ten test daje takie ogólne spojrzenie, a oprócz tego testu zapraszam też na codilla.com/doradztwo. Zaraz wrzucę to na czat. I to jest miejsce, w którym możecie się zapisać na rozmowę z jednym z naszych doradców. Oni bardziej dostosują niż to, co w teście wam wyjdzie, bardziej dostosują do tego, w którą stronę pójść, który bootcamp będzie dla was najlepszy albo które rozwiązanie będzie dla was najlepsze, tak na dobrą sprawę, jaka nauka. Oprócz tego wszystkiego oferujemy oczywiście program gwarancji pracy, który można dobrać do naszych najdłuższych szkoleń, czyli do Web Developer Plus i Java Developer Plus. Program gwarancji pracy polega na tym, że mamy pewne obowiązki, zostają pewne obowiązki narzucone na was, pewne obowiązki na nas, ale w wielkim skrócie przez 6 miesięcy pomagamy wam znaleźć pracę i jeżeli tej pracy nie znajdziecie, no to zwracamy wam koszty, które ponieśliście na bootcamp. No dobrze, to w takim razie przejdźmy od razu. Przewidywany czas webinaru. Tak, pytania, które się pojawią w trakcie. Ja teraz zaglądam na te pytania, ale tak naprawdę poczekam, później będę czekał na to, żeby odpowiedzieć na wszystkie na samym końcu. Także jeżeli coś wam przyjdzie do głowy w trakcie, to jak najbardziej piszcie, a ja postaram się odpowiedzieć.
Przewidywany czas obecnie, myślę, że znaczy na dzisiejszym webinarze, myślę, że to będzie około 40 minut, ja będę mówił, może 30-40 minut, a potem będę oczywiście odpowiadał na wasze pytania. No dobra, przejdźmy już do samego tematu. Dlaczego planowanie jest ważne? Więc po pierwsze, w takim ogólnym znaczeniu, dlaczego planowanie jest ważne, ale też tak na dobrą sprawę planowanie ścieżki kariery jest istotne dlatego, że pozwoli wam lepsze dowiedzenie się tego, co byście chcieli robić w przyszłości, pozwoli wam na porównywanie różnych scenariuszy. Czyli po pierwsze zastanawiacie się, co można byłoby zrobić w najbliższym roku, jeżeli obecna praca was nie satysfakcjonuje, albo jeżeli dotarliście w pewnym momencie, bo tak czasami jest, człowiek dociera do takiego momentu w swojej pracy, gdzie już widzi, że albo za dużo nie osiągnie na tej płaszczyźnie, albo jest problem ze znalezieniem jakiejś innej firmy, dla której trzeba pracować, albo po prostu nudzi was to, co robicie, bo bądźmy szczerzy, można się znudzić tym, co robicie. No i dzięki temu, jeżeli zaczynacie planować sobie to przebranżowienie, no to dzięki planowaniu możecie porównać różne scenariusze. Ile czasu zajmie przebranżowienie, jeżeli myślicie o IT? Ile czasu, jeżeli na przykład chcecie być, nie wiem, kierowcą koparki, dlatego że to też jest dobrze płatna praca. Ale jeżeli jedno czy drugie chcecie robić, to warto po prostu usiąść i zaplanować to na samym starcie. Jedną z opcji, również jedną też z plusów z takiego planowania jest redukcja stresu, czyli mniej się trochę martwicie, dlatego że mniej idziecie w to nieznane kompletnie, mniej jakby macie mniejszą niewiadomą, chociaż nigdy nie można powiedzieć, że zaplanowanie będzie 100%, znaczy może nawet odwrotnie, można ze 100% pewnością powiedzieć, że jak coś sobie zaplanujecie i to będzie, nie wiem, z rocznym wyprzedzeniem, to na pewno coś się zmieni po drodze. Ale takie generalne ramy warto mieć, dlatego że one wyznaczają wam i to, jak się uczycie, o czym będziemy dzisiaj mówić, i to, w którym kierunku będziecie iść ze swoim portfolio, czy aplikować do jakiej pracy. No i taki generalny przynajmniej zarys pozwala na to, żeby jednak się trochę mniej stresować tym, co się wydarzy za parę miesięcy. Następną rzeczą, i ja uważam, że to jest bardzo istotne, to jest motywacja. Czyli jeżeli zaplanujecie sobie coś i na przykład to rozpiszecie, naprawdę jakby podejmiecie się tego, że chcecie zmienić swoją pracę, albo chcecie zostać programistami, albo chcecie w ogóle wejść do IT, no to jak sobie to wszystko już rozpiszecie, no to macie taką wewnętrzną motywację po paru miesiącach, gdy nadejdzie ten kryzys, a on na pewno nadejdzie, bo u wszystkich nadchodzi, niezależnie czy się uczycie szydełkować, czy się uczycie programować. To nie ma znaczenia, i tak nadejdzie kryzys w pewnym momencie, to takie planowanie pozwoli wam, to, że już sobie to wcześniej zaplanowaliście, pozwoli nam utrzymać tą motywację, bo spojrzycie na ten plan albo stwierdzicie, że tyle już zrobiliście do tego momentu i jednak jakby nie patrzeć, ta motywacja będzie nadal jakaś trochę wyższa. No i też jesteście w stanie ocenić koszty i czas. I to jest najczęstszy powód, dla którego ludzie planują, niezależnie czy planują wyprawę dookoła świata, czy planują przebranżowienie się. Dlatego, że jesteście w stanie ocenić, ile was to będzie kosztowało, dlatego że niezależnie od tego, nawet jeżeli będziecie korzystać z darmowych materiałów, to zawsze to jest jakiś koszt, o tym później. Ale też ile czasu będziecie musieli na to poświęcić, bo jakby podejmując to przebranżowienie, musicie przeznaczyć ileś czasu na to, żeby się nauczyć tej nowej umiejętności czy wejść w nową branżę. Dlatego uważam, że warto po prostu czy to przebranżowienie, czy właśnie naukę nowych rzeczy planować z góry. Okej. Więc pierwszy krok. A tak, bo powiedziałem na samym starcie, że to wszystko będzie w 7 krokach. Te 7 kroków jest takich bardzo ogólnych, ale wydaje mi się, że one świetnie opisują, w jaki sposób można to zrobić w takim uporządkowany sposób. Znowu sposób. Co chcesz robić? Krok pierwszy.
Co ci się wydaje w programowaniu najciekawsze? Czyli jaka gałąź programowania wydaje się interesująca? Tu trzeba wsadzić dość sporo czasu w ten krok pierwszy, dlatego że jeżeli po prostu rzucicie się na pierwszy lepszy język programowania, który wam wpadnie w ręce, to jest spora szansa, że będziecie potem żałowali, że to zrobiliście, a nie przygotowaliście się wcześniej, zastanowiliście się, co wybrać, co chcecie robić konkretnie i w jaką gałąź pójść. Moim zdaniem należy zacząć od tego, co wydaje ci się najciekawsze właśnie. Czyli na przykład, czy chciałbyś robić strony internetowe? Czy bardziej cię interesuje jakieś bazy danych? Czy może robotyka albo na przykład AI, obecnie bardzo popularne? Czy może któraś z tych stron? I zacząć od takiego bardzo, bardzo ogólnego wskazania kierunku, a dopiero później zastanawiać się, co dalej. Pierwszą taką rzeczą jest to, co byście de facto na samym końcu chcieli robić. No i potem następnym krokiem zawsze jest wybór języka programowania. Można to zrobić na parędziesiąt sposobów, na dobrą sprawę, pewnie nawet więcej. Można rzucać kością i wybierać dowolny język programowania, ale dużo lepiej zadać sobie jakby dwa pytania. Co docelowo chcę robić, bo od tego zależy język, bo część języków oczywiście jest uniwersalna, ale część języków będziecie musieli, one służą konkretnie jakiejś rzeczy, więc to was będzie ograniczało. Plus ja bym się zastanowił już na tym etapie, jak wyglądają oferty pracy w waszej okolicy. Czyli jeżeli mieszkacie w jakimś mniejszym mieście, no to musicie zobaczyć, jakie są firmy zatrudniające w tym mieście. Czy jest możliwość pracy zdalnej? Czy może zastanawiacie się nad tym, czy chcielibyście się przenieść do innego miasta? Czy jest taka opcja w ogóle w waszym przypadku, żeby się gdziekolwiek przenieść? Dlatego że, a to zaraz o tym powiem, z tymi ofertami jest bardzo różnie. Więc tak, znajdziecie bardzo dużo, jeżeli się zastanawiacie właśnie nad językiem, to znajdziecie bardzo dużo takich grafów w internecie, które pozwalają na takie mniej więcej zorientowanie się, który język wybrać, ale ja polecę ze swojej strony dwie strony, zaraz na jedną wejdziemy, żebym wam pokazał, jak to wygląda. Jedna jest po polsku, nazywa się jakijęzykprogramowania.pl, a druga Best Programming Language for Me. I to jest w zasadzie kopia tej pierwszej. Wejdziemy sobie na tą polską, ja wam pokażę, jak to wygląda. Dajcie mi sekundę. Okej. No dobra, wchodzimy sobie na stronę i teraz po kliknięciu start można sobie wybrać, co byście chcieli robić i ta strona wam podpowie, jaki język wybrać. Więc załóżmy, że dla dzieci wiadomo, to Scratch na pewno będzie, mam jakiś pomysł na projekt, no to jeżeli chcecie już konkretny projekt wprowadzać, wybierz coś dla mnie, to jest rzucanie kością właśnie, totalnie losowe, ale zakładamy, że chcecie zostać programistami, więc wchodzicie na to, że chcecie zostać programistami, no i następnie macie aplikacje, gry, data science, systemy wbudowane, czyli wszystkie te systemy, które są w różnych narzędziach, w których pisze, zazwyczaj tutaj prawdopodobnie w C się pisze, sztuczna inteligencja, robotyka, bioinformatyka, bazy danych. No i nie wiem, ja tylko chcę kasę, tu wiadomo o co chodzi. Z wieloma ludźmi rozmawiałem przez ostatnie parę miesięcy na temat właśnie programowania i wszyscy mi mówili, żeby starać się unikać tego podejścia jednak. No ale załóżmy, że chcecie pisać aplikacje, przechodzicie do aplikacji i są mobilne, desktopowe i webowe. Załóżmy, że webowe i teraz jest frontend i backend. To o tym, czy to będziecie szli raczej frontend czy backend, no to oczywiście można doczytać. Jeżeli chcecie, żeby widzieć szybko efekty, jeżeli chcecie widzieć, jak coś się zmienia, no to zdecydowanie frontend. Jeżeli bardziej lubicie grzebać w takiej mechanice strony, w tym, co jest jakby za tym poziomem, na którym jest użytkownik, no to backend. Ale załóżmy, że frontend i tutaj od razu ta strona wam podpowiada, że możecie wybrać JS-a plus jakiś framework od razu
proponowany na później. Co jest interesujące i wydaje mi się, że warto spędzić tutaj więcej czasu, to jak wyjdziecie na jakikolwiek z tych języków albo frameworków, to tu jest bardzo dokładny opis tego, jak on wygląda, dlaczego jest używany, jakie są statystyki, dlaczego ludzie w nim piszą i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że to jest taki fajny punkt początkowy, jeżeli jesteście w tym punkcie zero, że nie macie pojęcia, co byście chcieli. Teraz przejdziemy z powrotem na kamerę. Okay. Jeżeli nie macie pojęcia, co byście chcieli konkretnie robić, a chcecie zobaczyć, jakie są opcje w ogóle, jakie są opcje w tym kierunku, w którym chcielibyście się uczyć. Już wracamy do prezentacji. Okej. No tak, no i jak już zdecydujecie, który język. Chwila, przepraszam bardzo. Okej. Już podaję linki do tej strony, już rzucam. A jak już zdecydujecie, jaki język chcecie wybrać, no to warto moim zdaniem sobie zobaczyć chociażby na jakiejkolwiek stronie z ofertami pracy, jak dużo pracy jest w tym języku. No bo jak sobie zobaczycie na przykład, JS-a, no i ja patrzyłem na Wrocław, to na Wrocławiu jest bardzo dużo ofert, a na przykład taka Częstochowa, Kielce, jeszcze parę takich całkiem sporawych miast, no ofert jest zero. Dlatego warto o tym pomyśleć, zanim będziecie wybierać język, zanim będziecie wybierać kierunek, w którym idziecie. No i to wziąć pod uwagę, żeby może będziecie musieli się przenieść, może będziecie mogli pracować zdalnie. Mamy taki świetny przykład. Ostatnio przeprowadzaliśmy wywiad z jednym z naszych absolwentów, który dopiero co skończył bootcamp i przenosi się obecnie 400 km z Łodzi do innego miasta, żeby pracować najpierw na stałe w jednym miejscu przez jakiś czas, a potem po roku, jak już zdobędzie to doświadczenie, będzie pracował zdalnie z powrotem z Łodzi. Dlatego też często w momencie, w którym się uczycie, warto sobie zobaczyć, ile jest tych ofert w waszej okolicy. Jeszcze też interesującą rzeczą jest rzucenie sobie okiem na to, jak wygląda porównanie ofert w różnych językach w waszej okolicy. Czyli na przykład zastanawiacie się, tu akurat dałem dwa zupełnie różne języki, ale możecie się zastanawiać nad językami o podobnych zastosowaniach, jakiś backendowy język na przykład chcecie sobie porównać, no i zobaczcie, ile firm proponuje w tym momencie oferty pracy w waszym mieście, dlatego że to może mocno decydować o tym, który język wybierzecie. I to tyle z kroku pierwszego. Teraz przechodzimy do kroku drugiego. Krok drugi to jest zaplanuj naukę. Czyli zakładamy, że w pierwszym kroku zdecydowaliście, co byście mniej więcej chcieli zrobić, zdecydowaliście, jaki język, zobaczyliście, ile pracy w danym języku jest, no to już macie podjętą decyzję, czego będziecie się uczyć. To teraz w drugim kroku warto sobie zaplanować tą naukę, czyli postanowić sobie, w jaki sposób będziecie się uczyć. I ja tutaj nie wykluczam niczego. To znaczy i mówiliśmy parokrotnie o tym, kiedy wybrać studia, kiedy wybrać bootcamp, kiedy samemu się uczyć, kiedy się uczyć z darmowych materiałów, kiedy wydać coś na materiały itd., itd. Ale najpierw musisz się zastanowić, w jakiej sytuacji jesteś, bo to wszystko zależy, to jak się będziesz uczyć, zależy od tego, to jak się będziecie uczyć, zależy od tego, w jakiej sytuacji jesteście. Jeżeli jesteście, nie wiem, młodzi, mieszkacie z rodzicami, nie macie praktycznie żadnych wydatków, no to na przykład takie 5-letnie studia mogą być świetnym rozwiązaniem, dlatego że wtedy przez 5 lat jesteście w jakiejś grupie, poznajecie ludzi, oprócz tego, że się uczycie oczywiście, poznajecie ludzi, no i wtedy one są rozwiązaniem. Ale jeżeli pracujecie już, większość jednak naszych kursantów pracuje, no i nie chcecie rzucać obecnej pracy, w której jesteście, tylko chcecie po prostu się przebranżowić, no to dobrym rozwiązaniem są wtedy właśnie bootcampy, które dają wam możliwość tego, żeby jednocześnie pracować i się uczyć. Więc najpierw forma, w jakiej będziecie się uczyć. Czy będziecie to robić z darmowych kursów, czy będziecie to robić z bootcampów, czy będziecie to robić czy będziecie chodzić na studia. Studia zaoczne też są na przykład, można brać je pod uwagę, aczkolwiek musicie wziąć pod uwagę, że to jest ten sam materiał, który jest na dziennych, tylko po prostu przychodzicie na weekendy, a całą resztę, tak na dobrą sprawę, robicie w domu.
Więc ile macie czasu i ile macie czasu i w jakiej sytuacji jesteście? I właśnie następne, czy środki jeszcze do tego? No bo musicie wziąć pod uwagę, że z jednej strony bootcamp oczywiście kosztuje jakieś pieniądze, ale i to niemałe, ale z drugiej strony, jeżeli przez 5 lat weźmiecie pod uwagę, ile godzin poświęciliście na to, żeby być na studiach, no to to są godziny, które mogliście robić zupełnie co innego, w tym pracować, więc to jest w pewien sposób koszty utraconej korzyści. I jaki już tak konkretnie, jeżeli mamy tą formę, czyli powiedzmy to będzie bootcamp w naszym przypadku, no bo jakby nie patrzeć, jesteśmy szkołą programowania i proponujemy bootcampy, to musicie się zastanowić, jaki sposób też nauki sprawdził wam się do tej pory. Jeżeli się uczyliście bardziej na przykład wizualnie, jeżeli się uczyliście przez przepisywanie, znam sporo osób, które się uczą w ten sposób, że muszą sobie coś bezpośrednio napisać. Naszym zdaniem, w naszej ocenie, najlepszy sposób nauki to jest nauka po prostu przez praktykę i my się staramy tak robić. Czyli dajemy wam jakieś zadanie, pokazujemy wam jak zrobić takie zadanie, a potem chcemy, żebyście wy sami zrobili to zadanie, bo, no bo w ten sposób najszybciej się uczycie. Zresztą 3 albo 4 tygodnie temu mieliśmy taki webinar z Natalią, prowadziliśmy na temat kryzysu w nauce, do którego za chwilę będę się odwoływał też. I w ramach tego webinaru mówiliśmy o tym, w jaki sposób się uczyć, żeby to było takie najbardziej optymalne. I tam naprawdę wychodzi z wielu badań, że taka nauka w praktyce jest najbardziej efektywna. W sensie najwięcej wynosicie z tej nauki, najwięcej pamiętacie na następny dzień. No, jeżeli chodzi o to, jak na przykład wyglądają bootcampy, no to my przewidujemy, że w zależności od tego, który bootcamp wybierzecie, ale przewidujemy, że mniej więcej 15 do 20 godzin tygodniowo musicie poświęcić na to, żeby ten materiał przerobić. I teraz można to sobie podzielić na wiele różnych sposobów. Zdecydowanie polecamy taki podział, żeby chociaż trochę, małymi krokami, ale codziennie. Dlatego, że wtedy to jakby to jest najbardziej optymalny sposób nauki. Oprócz tego, że oczywiście praktycznie, to do tego jeszcze właśnie takimi małymi krokami do przodu, nie tak, żeby sobie zaplanować, że na przykład będziecie właśnie tak jak na studiach zaocznych, sobota, niedziela od rana do nocy, bo bądźmy szczerzy, nikt nie jest w stanie się skupić dłużej niż 6 do 8 godzin. Potem już jesteście tak zmęczeni, że ile byście nie próbowali wkuwać, ci z was, którzy byli na studiach i na przykład uczyli się do egzaminu noc przed egzaminem, wiedzą dokładnie, o czym mówię. Ale ile byście nie poświęcili wtedy godzin, to po prostu jesteście za bardzo zmęczeni i no, ta wiedza jakby nie dociera do końca do was, a na pewno jej nie zapamiętujecie, przepraszam. Więc tak, to był krok drugi, czyli planowanie nauki. Jak tą naukę sobie zaplanować? Właśnie jeszcze weźcie pod uwagę, ile czasu na tą naukę poświęcicie, bo to też jest istotne. No i teraz przechodzimy do kroku trzeciego, czyli najważniejszego, jeżeli chodzi o przebranżowienie w tej chwili, to jest ucz się. To jest mega ciężkie, bo wydaje się, że jak się podejmuje te wszystkie decyzje i już się podejmie, się zacznie to robić, co się chciało, to już będzie łatwo. No niestety to jest ten problematyczny moment, w którym trzeba poświęcić po prostu bardzo dużo czasu. No i też tutaj musimy utrzymywać naszą motywację dość wysoko. Ja często i w filmach na YouTubie, i ostatnio w wywiadach z naszymi gośćmi proponowałem coś takiego, żeby zacząć się jednak uczyć od darmowych materiałów. I teraz istotne jest dlaczego. Jeżeli na przykład w przypadku bootcampu nie chodzi o to, żeby się zacząć uczyć przed faktycznym rozpoczęciem bootcampu, ale o to, żeby te, dzięki użyciu tych darmowych materiałów, żebyście zaczęli bardziej się orientować w temacie, żeby poznać słownictwo, które jest branżowe, żeby tak jakby się osłuchać w tym, czego zaraz zaczniecie się uczyć. Można sobie zobaczyć, bardzo dużo jest filmów na YouTubie, w których można po prostu pooglądać, jak ktoś koduje, albo
albo jak ktoś tłumaczy jakieś takie podstawowe rzeczy. Więc jeżeli na przykład wybierzecie jeden z języków, i to też jest istotne, jak zastanawialiśmy się w punkcie pierwszym, co chcesz robić, jaki język wybrać, to wydaje mi się, że jedną z takich przesłanek do wyboru języka powinna być jego popularność. Szczególnie na tym pierwszym zerowym poziomie, jak chcecie się przebranżowić. Popularność dlatego, że nie dlatego, że chociaż to też jest istotne, że znajdziecie łatwiej pracę, ale też dlatego, że jest bardzo dużo materiałów wtedy, z których można się uczyć, bardzo dużo materiałów, których można przeczytać, zobaczyć coś i tak dalej, i tak dalej. No i tych darmowych siłą rzeczy też jest sporo. I zaczęcie od darmowych materiałów właśnie. Ja może zacytuję tutaj, rozmawialiśmy ostatnio, w zeszłym tygodniu przeprowadzaliśmy wywiad z testerem, który mam nadzieję, że w tym tygodniu pojawi się na naszym kanale YouTube'owym, więc serdecznie do niego zapraszam. No i rozmawialiśmy z tym testerem i on na przykład zwrócił uwagę na coś takiego, że on poleca znajomym, jak oni się przygotowują do tego, żeby zostać testerami, poleca im, żeby poczytali na przykład wymogi do ISTQB. I nie chodzi o to, żeby się uczyli bardzo mocno, tylko chodzi o to, żeby posługiwali się tym samym językiem, którym się posługuje rekruter z nimi. Właśnie o to tutaj nam chodzi, czyli takie mniej więcej zorientowanie przed rozpoczęciem tej prawdziwej nauki, gdzie będziecie dużo wynosić. Dlaczego na przykład nie proponujemy, w sensie no wiadomo dlaczego my nie proponujemy, ale dlaczego wybór materiałów darmowych w ogóle do nauki moim zdaniem jest mało optymalny? Bo trafiacie do czegoś takiego, gdzie nie ma, te materiały są nieposegregowane, to jest jedno. Musicie sami sobie wykonać tą pracę, czyli musicie poświęcić czas na to, żeby to poukładać, czego będziecie się uczyć, w jakiej kolejności i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli już chcecie wejść głębiej oczywiście w temat. To po pierwsze. Po drugie, przeskakujecie z tematu na temat. Na bootcampie macie wszystko poukładane. Po trzecie, nie macie mentora. Mentor jest jednak moim zdaniem jedną z ważniejszych części bootcampów, dlatego że to kontakt z osobą, szczególnie jak jesteście zupełnie początkujący, kontakt z osobą, która będzie wam mówiła, gdzie robicie błędy, dlaczego je robicie, poprawiała wasz kod i tak dalej, jest mega istotny. No i odbiegłem od tematu, więc wróćmy do uczenia się. Następnym punktem jest trzymaj się planu. Czyli jeżeli macie właśnie ten plan, w drugim punkcie planowaliśmy naukę i w drugim punkcie całego przebranżawiania planowaliśmy naukę, a tutaj w uczeniu się chodzi o to, żeby jednak starać się trzymać tego planu, dlatego że bardzo łatwo jest, szczególnie na początku, jak uczycie się pierwszego języka, bardzo łatwo jest po prostu odskoczyć gdzieś w bok, zacząć się uczyć jakichś totalnie losowych rzeczy. Bootcamp rozwiązuje ten problem. Natomiast jednak pomimo wszystko warto się trzymać tego planu i nie tylko jeżeli chodzi o naukę, ale też jeżeli chodzi o czas nauki. Czyli jeżeli macie przewidziane 9 miesięcy na przebranżowienie, no to warto się tego trzymać, bo im bardziej będziecie to rozkładać, im więcej godzin, im mniej godzin tygodniowo na to będziecie poświęcać, tym bardziej się to rozciągnie w czasie, a przez to też ta nauka będzie trochę no, wolniejsza. Przygotuj się na kryzys, czyli oczywiście to, co mówiłem wcześniej, w każdej nauce, każdej rzeczy, na dobrą sprawę, jest tak, że nadchodzi ten moment, w którym jest kryzys. Czyli uczycie się na początku, na samym początku wszystko jest nowe, wszystko jest interesujące, wszystko jest takie zupełnie niesamowite, no bo tutaj coś wpisuję i to się nagle pojawia na ekranie, a potem docieracie do takiego momentu i to powiedzmy, że to jest drugi miesiąc, coś koło tego, gdzie zaczynacie stwierdzać, że to już jest trudne, ja nie dam rady, zaczynacie w siebie wątpić i to jest norma, to jest dokładnie przy wszystkim, od programowania, przez sporty, przez dokładnie wszystko. To jest absolutna norma, więc nie należy się tym zrażać, ale należy się do tego przygotować. Należy wziąć pod uwagę, że tak będzie po prostu, jak będziecie się uczyć. No i staraj się robić nawet małe kroki, ale jak najczęściej. To jest to, o czym mówiłem przy zaplanowaniu nauki, czyli robić te kroki w taki sposób, żeby nawet jakiś fragment materiału codziennie, ale troszkę pchnąć do przodu, dlatego że w ten sposób człowiek się uczy bardziej optymalnie i więcej z tej nauki zapamiętuje. Dobra.
A może parę rad dotyczących efektywnej nauki. No więc tak, pierwsze, jeżeli uczycie się jakiejś konkretnej rzeczy, to rozłóżcie sobie ją na takie małe części. Te części są, po pierwsze jest łatwiej te części zrozumieć, jak już jesteście w stanie je rozłożyć na mniejsze części, a po drugie, za każdym razem jak taką małą część zamkniecie, to jest taka radość w środku, dostajecie tam dopaminy czy czegoś i zaczynacie się cieszyć z tego, że udało wam się to zrozumieć i to was pcha dalej, pozwala wam na łatwiejsze uczenie się dalej. I teraz następnym punktem jest naucz się na temat każdej małej części tyle, ile można. Potem trzeba usunąć bariery nauki. Usunięcie barier do nauki to jest takie, czyli na przykład w ogóle najlepiej nie trzymać telefonu w tym samym miejscu. Jeżeli jesteście osobami, które rozprasza telefon, to nie trzymać telefonu w tym samym pomieszczeniu. Ja na przykład zdarzało mi się tak, jak ja się uczyłem, że Wi-Fi włączałem w mieszkaniu, dlatego że dzięki temu nie korzystałem i nie kusiło mnie, żeby gdzieś tam patrzeć w inną stronę. I te bariery wszystkie, które my sobie stawiamy na dobrą sprawę, jak usuniecie, no to jest dużo łatwiej się skupić i przez to też dużo szybciej robicie progres, przepraszam. No i ostatnie, czyli trenuj. To jest to, o czym mówiłem na samym początku, czyli ta praktyka. Moim zdaniem w programowaniu szczególnie praktyka to jest to, co powinno być jakby korem tego, jak się uczycie. Dlatego, że naprawdę siedzenie i patrzenie na to, jak facet na ekranie wam tłumaczy, jak kodować, może być spoko, dlatego że macie wrażenie, że coś faktycznie się uczycie, ale jeżeli nie siedzicie razem z nim i nie przepisujecie tego kodu i nie sprawdzacie, jak on działa u was, to jest mała szansa, że po prostu się tego nauczycie. Więc praktyka, praktyka, praktyka. A teraz jeżeli chodzi o przydatne techniki, mam takie dwie techniki, które właśnie wymieniałem też na webinarze z Natalią odnośnie efektywnego uczenia się. Ja korzystam z tej pierwszej. Pomodoro i technika Feynmana. Pomodoro jest taka bardzo znana technika. Jak wpiszecie w Google, to po prostu, jak nawet wpiszecie na Google Store, to wyskoczy chyba z 50 aplikacji do Pomodoro. To jest taka prosta technika, która określa, że poświęca się 25 minut za każdym razem, powiedzmy 25 minut, bo to jest można zmieniać w zależności od tego, jakie kto ma wymagania. Ale powiedzmy, że poświęca się 25 minut na to, żeby się skupić, żeby nie myśleć o niczym innym, żeby właśnie odłożyć ten telefon, odłożyć tego laptopa czy książkę czy cokolwiek innego i skupić się tylko na kodowaniu przez 25 minut. Potem robicie sobie 5 minut przerwy i potem znowu jest 25 minut. Po trzech takich cyklach jest dłuższa przerwa. To jest o tyle fajne, że z góry wiecie, że po tych 25 minutach będziecie mieli przerwę i sobie się tak wchodzicie w taki tryb, w którym po prostu cały czas staracie się skupić na tym, co robicie. Druga technika to jest technika Feynmana. Tak swoją drogą na marginesie powiem, jeżeli ktoś z was nie czytał biografii Feynmana, to ja serdecznie polecam, dlatego że facet był absolutnie rewelacyjny. To jest noblista z dziedziny fizyki. I on między innymi zaproponował taką technikę, która też jest dość znana w IT jako technika żółtej kaczuszki, czyli technika, w której staracie się wziąć każdą skomplikowaną rzecz, której się uczycie i wytłumaczyć osobie, która na przykład nie ma kompletnie żadnej wiedzy na dany temat. Czyli siadacie i po prostu tłumaczycie, jak coś działa, jak działa kod. W tym przypadku oczywiście on mówił o fizyce, ale to można zastosować do praktycznie wszystkiego. Obie te techniki są świetne, dlatego że one pozwalają na pewne, pierwsza na nauczenie się, a druga na takie usystematyzowanie wiedzy. Okej, przeszliśmy przez uczenie się, które mogło trwać prawdopodobnie parę miesięcy. No to teraz przejdźmy do zrobienia portfolio i aktywności. Czwartym krokiem jest wasza aktywność. Czyli jeżeli już wybraliście język, zaplanowaliście, jak się będziecie go uczyć, faktycznie się nauczyliście, ale nawet jeżeli jesteście jeszcze w trakcie tej nauki, to moim zdaniem pierwsze i najistotniejsze, co jest w IT, to jest wasze portfolio na GitHubie. Szczególnie jeżeli jesteście juniorami,
to jest ten moment, żeby założyć konto na GitHubie i żeby zacząć tam działać. W przypadku naszych bootcampów, tych dłuższych Web Developer Plus i Java Developer Plus, macie na przykład 3 projekty, które będziecie w ramach tych bootcampów robić. No i to już jest jakiś start, żeby coś umieścić na GitHubie, żeby przyszły pracodawca, no bo już musicie brać pod uwagę na tym etapie, że no będziecie aplikować na jakieś stanowiska pracy, żeby wiedzieć, że przyszły pracodawca będzie to sprawdzał, czy była aktywność na tym koncie, czy wy się wykazywaliście jakimiś takimi właśnie, czy się rozwijacie i tak dalej, i tak dalej. Nawet na stanowiska juniorskie warto mieć takie portfolio i moim zdaniem to jest jedna z takich rzeczy, które może was wyróżnić. Więc zacznijcie od tego. Drugim punktem to jest ten moment, w którym warto się przyjrzeć swojemu LinkedInowi zdecydowanie, stworzyć profesjonalny profil, bo to jest takie social medium, na którym na dobrą sprawę każdy tworzył kiedyś jakiś profil, coś tam wrzucał, ale teraz coraz istotniejsze jest to, żeby on był dobrze uzupełniony, żeby było w nim wszystko opisane, co robiliście. Jeżeli robicie bootcamp, to dokładnie trzeba opisać, co jest w ramach tego bootcampu. I wbrew, w sensie może nie wbrew pozorom, dlatego że to jest dość oczywiste, ale na LinkedInie naprawdę można znaleźć pracę i często jest tak, że dużo rekruterów tam jest i dużo do wielu rekruterów można się tam odezwać. Ja tu napisałem sprawdź swoje profile społecznościowe, dlatego że żyjemy w takich czasach, że jeżeli będziecie aplikować na jakieś stanowisko, to liczcie się z tym, że pracodawca bardzo, może nie zawsze, ale często dokładnie sprawdzi wasze pozostałe profile, więc może warto niektóre rzeczy zrobić niepubliczne albo trochę wyczyścić swoje inne profile niż LinkedIn. Na tym etapie też warto rozważyć wszelkie możliwe aktywności, czyli wziąć udział w hackatonie, wziąć udział w jakimś meetupie, one często są w różnych większych miastach, jedno i drugie. Moim zdaniem to jest coś takiego, co między innymi oprócz oczywiście LinkedIna, na którym można to zrobić wirtualnie, ale dużo lepiej to zrobić na hackatonie czy meetupie, to jest poznawanie nowych ludzi z branży i szczerze mówiąc wydaje mi się, że to jest jedna z istotniejszych rzeczy, żeby właśnie mieć tą siatkę ludzi coraz większą, żeby poznać ludzi, którzy są w podobnej sytuacji jak wy, też się przebranżawiali. Znowu podam przykład tego kursanta, z którym robiliśmy w zeszłym tygodniu wywiad. Serdecznie Bartek pozdrawiam, jeżeli nas słuchasz. Ale na przykład w przypadku tego kursanta on dostał swoją pierwszą pracę po naszym bootcampie od innego absolwenta naszego bootcampu, także obaj się poznali na czacie kodillowym, co brzmi niesamowicie, ale jest prawdą. No i przede wszystkim oprócz tej działalności w mediach społecznościowych, oprócz takiego właśnie uzupełnienia profilu, oprócz tworzenia takiej swojej persony w internecie, żeby w sieci, żeby rekruterzy mogli was znaleźć, warto też wyjść z domu i po prostu spotkać się z ludźmi. No i czwartym i ostatnim tutaj punktem jest przygotuj swoje CV. I to też jest moim zdaniem bardzo istotne. Weźcie pod uwagę, na naszym kanale YouTube'owym jest wywiad z Adamem z Intif, który jest rekruterem i opowiadał właśnie sporo o tym, jak przygotować dobre CV i że rekruterzy często mają parę sekund dosłownie patrzą na wasze CV. Jeżeli nic nie przykuje ich uwagi, to pójdą dalej. A w tej chwili często konkurencja, szczególnie na tym poziomie juniorskim, jest dość spora. Więc warto poświęcić trochę czasu i jednak przygotować takie bardziej profesjonalne CV, zastanowić się nad tym, co wpisujecie i jak wpisujecie do tego CV. To jest w ogóle temat, wydaje mi się, na cały webinar, więc jeżeli będziecie mieli... Jeżeli będziecie zainteresowani, to dajcie znać, a ja postaram się zaprosić jedną z naszych koleżanek z HR-u, żeby ze mną usiadła i porozmawiała na temat profesjonalnego przygotowania CV. No i to był czwarty krok. Zobaczmy, jak z czasem stoimy. 38 minut. Strasznie długo już mówię. Postaram się przyspieszyć trochę. Przejdę do kroku piątego.
Więc tak, sprawdzenie ogłoszeń przede wszystkim, czyli szukanie pracy. Krok piąty, szukanie pracy. Sprawdzenie ogłoszeń, oczywiście są te wszystkie portale, o których zaraz wspomnę, ale wydaje mi się, że warto je, właśnie warto przeglądać jak najwięcej różnych portali, bo nie wszyscy pracodawcy będą wrzucali na te branżowe, na te ogólne jak pracuj.pl, czy praca.pl, czy infopraca. Czy no takie ogólne portale też moim zdaniem warto zaglądać, bo tam często może się zdarzyć, szczególnie, że te większe firmy będą umieszczały swoje ogłoszenia. Następnie po sprawdzeniu ogłoszeń warto poczytać o potencjalnych pracodawcach. To jest jedna z tych rzeczy. Właśnie jak rozmawialiśmy ostatnio z rekruterem, to powiedział, że w zasadzie a jeżeli przychodzi do niego osoba, która nie ma zielonego pojęcia, w jakiej firmie nawet się znajduje, a to się zdarza, to na samym starcie w jego oczach to po prostu skreśla tą osobę, dlatego że to oznacza, że ktoś jest niezainteresowany. Po prostu przychodzi dla samej rozmowy. I wydaje mi się, że w tym momencie jest tak, że warto po prostu się dobrze doszkolić przed rozmową rekrutacyjną i poczytać o potencjalnym pracodawcy i przygotować się na możliwe pytania, jakie na tych rozmowach padną. Czy to będzie pierwsza, czyli ta rozmowa taka miękka, czy to będzie potem już techniczna rozmowa, w której będziecie musieli udowodnić, że to, co jest na GitHubie i to, co pokazaliście w swoich projektach, to są naprawdę wasze projekty. Dobra, lecimy dalej. Tak swoją drogą, teraz się zorientowałem po tych 40 minutach, że to jest strasznie, strasznie szeroki temat, bo na każdy z tych slajdów, które wam pokazuję, ja bym mógł jeszcze mówić co najmniej przez paręnaście minut, więc jeżeli któryś z tematów was zainteresuje, no to piszcie pytania, oczywiście postaramy się na nie odpowiedzieć, a oprócz tego postaram się też wpisać następne te elementy z tego planowania przebranżowienia do tematów, webinarów czy filmów. No i ja oczywiście musiałem umieścić informacje na temat tego, jakie tam portale warto zobaczyć. No to trzy największe, które wszyscy kojarzą, takie jeżeli chodzi o branżowe, to jest No Fluff Jobs, Bulldog's Job i Just Join IT. Oprócz tego ostatnio właśnie usłyszeliśmy, że sporo firm od rekrutera, że sporo firm na CrossJob szuka, ale też forprogrammers.net, który jest forum tak naprawdę, ale oprócz tego są oferty pracy. Więc to jest pięć takich miejsc, gdzie takie już konkretne oferty pracy w IT znajdziecie razem zazwyczaj z widełkami. Krok szósty, rozpoczęcie pracy. Dlaczego to jest też istotne, jeżeli chodzi o to przebranżowienie, czyli zaplanowanie kariery. Istotne jest to, jak rozpoczniecie tą pracę. Weźcie pod uwagę, że szczególnie na stanowisku juniorskim bardzo istotne jest chyba trzy razy powiedziałem istotne w dwóch zdaniach, wybaczcie. Bardzo ważne jest to, żeby wykazać się tym, że chcecie się uczyć, że chcecie się rozwijać, że umiecie współpracować z zespołem, bo będziecie się uczyć od tych starszych, stażem współpracowników i po prostu taka umiejętność, te miękkie umiejętności, które są bardzo często wspominane, szczególnie na stanowiskach juniorskich, są po prostu ważne na tym etapie, czyli rozpoczynacie pracę i wasze podejście będzie, wiadomo, że będzie okres testowy, ale oprócz tego też będzie istotne w takim podejściu przyszłym, czyli jeżeli za parę lat ktoś spotka człowieka z tej samej firmy, w której pracowaliście i będziecie szukali nowej oferty i zapyta go, jak się z wami pracowało, a on będzie was źle wspominał, to jest duża szansa, że no, tej pracy albo nie dostaniecie, albo będziecie mieli problem. No i oczywiście nastaw się na rozwój i zastanów się, w którym kierunku chcesz iść dalej. To wydaje mi się, że to już po rozpoczęciu pracy warto o tym myśleć cały czas. Czyli wiadomo, że na samym starcie będziecie się bardzo dużo uczyć, będzie bardzo dużo nowych rzeczy, ale po paru miesiącach, jak już wpadniecie w pewną rutynę, to będziecie mieli czas na to, żeby się zastanowić, w którym kierunku warto iść i no, jakby czego następnego chcielibyście się uczyć. Dlatego, że krok siódmy to jest powrót do kroku pierwszego. I o ile nie będziecie może musieli szukać pracy, chociaż kto wie, bo może będziecie chcieli po jakimś czasie zmienić
zmienić w swoim, zmienić miejsce, w którym pracujecie, no to bycie programistą ze wszystkimi osobami, którymi do tej pory rozmawiałem, a rozmawialiśmy i z PM-ami, i z rekruterami, i właśnie z innymi programistami, wszyscy powtarzają to samo. Jedna z istotniejszych rzeczy w byciu programistą to jest to, że programista nie przestaje się uczyć. To znaczy dobry programista i taki, który chce awansować. Dlatego w momencie, w którym już dostaniecie tą swoją pierwszą pracę, zaczniecie pracować, zaczniecie się rozwijać, będziecie na stanowisku juniorskim, no to warto już wrócić do początku, zastanawiać się, znowu się zastanowić, co chcecie robić, czyli czy jeżeli chcecie się rozwijać w ramach tej samej technologii, ale poznać nowe frameworki albo poznać coś zupełnie obok, no to wtedy trzeba znowu zaplanować naukę, trzeba zacząć się uczyć, już nawet pracując, przygotować portfolio z tego nowego języka, nowego frameworku i można znowu albo szukać pracy, albo rozwijać się na tym stanowisku, na którym jesteście. Okej. Dlaczego, jeszcze parę słów o tym, dlaczego warto wybrać tą ścieżkę kariery, dlaczego warto wejść w IT, zostać programistą. Więc po pierwsze, wiecie, to ja tego po prostu nie będę powtarzał, bo często w naszej branży się o tym mówi, że programistów ciągle brakuje i prawdopodobnie będzie tak jeszcze przez dłuższy czas, więc zapotrzebowanie na rynku IT jest spore. Ja tu napisałem, że jest stosunkowo niski próg wejścia. Oczywiście to zależy od technologii, to zależy od tego, w którą stronę pójdziecie, jaki jest wasz cel, ale stosunkowo tak naprawdę, słuchajcie, jeżeli chcecie się przebranżowić, chcecie zostać testerem automatycznym na przykład i przychodzicie do nas na bootcamp, to po 4 miesiącach bootcampu, ja zakładam powiedzmy 2 miesiącach szukania pracy, jesteście w zupełnie, możecie być, przejść z czegoś zupełnie niezwiązanego do IT. Więc czy to jest niski próg wejścia, czy nie, no to zależy od waszej oceny, ale wydaje mi się, że tak jest. Możliwości rozwoju w tej branży jest tak, że po prostu możecie iść w każdą stronę, jest bardzo dużo możliwości już po nauczeniu się nawet tego pierwszego języka. Weźcie pod uwagę, że nauczycie się na przykład JS-a, a potem stwierdzicie, dobra, to jeszcze chcę zostać full stack developerem i douczycie się czegoś na backendzie. No i jakby to jest jedna droga. Druga droga, może chcecie się douczyć czegoś bardziej graficznego, może chcecie pójść w stronę UX-a, bo to też jest możliwość. Jest po prostu nieskończona ilość opcji i dlatego ta ścieżka jest interesująca. No i oprócz tego oczywiście wszelkie możliwe bonusy, które są w branży IT, czyli to, jak teraz wygląda rynek pracy, że łatwo jest stosunkowo znaleźć pracę. Może oczywiście nie dla osób początkujących, takich totalnie w miejscu zero, ale jak już zdobędziecie to roczne czy 2-letnie doświadczenie, to uwierzcie mi, że będziecie znajdowali pracę bez problemu. No i oprócz tego te wszystkie bonusy możliwe, no i też no, nie ma co ukrywać, wynagrodzenie jest dość interesujące. I tak, koszty i czas. Więc w naszej ocenie, jeżeli chodzi o przebranżowienie, jeżeli nie mieliście wcześniej styczności z programowaniem, to trzeba sobie liczyć 6 do 12 miesięcy, żeby się przebranżowić, chociaż to może być do paru lat, dlatego że na dobrą sprawę wszystko zależy, to jest taka oczywistość, wszystko zależy od tego, ile godzin tygodniowo na to poświęcicie, bo w naszej ocenie 600 godzin to jest tyle, żeby się przebranżowić, ale czy te 600 godzin zrobicie w takim formacie 20 godzin tygodniowo, czy zrobicie w formacie 1 godziny tygodniowo przez 10 lat, to już zależy oczywiście od was. Więc tak, a koszty są zależne od czasu, dlatego że to wszystko zależy od tego, jak szybko chcecie to zrobić. Rzadko kiedy jest tak, że możecie totalnie nic nie wydać i w 3 miesiące zmienić totalnie zawód. To jest praktycznie niewykonalne. Im więcej przeznaczycie pieniędzy na swój rozwój, na przebranżowienie, tym szybciej to przebranżowienie możecie zrobić ze względu na to, że będziecie mieli lepsze materiały, będziecie mieli lepszy kurs i tak dalej, i tak dalej. No i jakby jedno trzeba zrównoważyć to, jaką decyzję podejmujecie. I tu mam taki przykład z naszej oferty. No to jest oferta prosto z naszej strony, czyli na przykład jeżeli chcecie przejść przez bootcamp frontend React, no to jest 360 godzin
czyli od 350 zł miesięcznie i ten bootcamp trwa 4 miesiące. Tester automatyczny to samo, 4 miesiące. Natomiast Java Developer Plus, i to jest plus, czyli jest o te projekty, które będą do waszego portfolio w GitHubie i do tego jeszcze można dobrać sobie właśnie program gwarancji pracy. To jest 9 miesięcy plus 6 miesięcy programu gwarancji pracy, w której my pomagamy wam znaleźć pracę. I czy to jest długo? No to zależy od tego, jak widzicie właśnie, czy to jest długo i drogo, to zależy od tego, jak sobie planujecie swoje przebranżowienie. To jest naszym zdaniem taki pakiet, który pozwala na to, żeby tą pracę zmienić i żeby zacząć pracować w IT i zarabiać naprawdę całkiem nieźle. Słuchajcie, to jest tyle z mojej strony. Starałem się jak najszybciej teraz bo jest już 50 minut mówię. I teraz mam dla was kody promocyjne, które są takie, są trzy. Jest hashtag zostań testerem, to jest 15% na bootcamp tester automatyczny. Jest hashtag last minute, 10% na web developera i hashtag stara cena, czyli to są ze względu na to, że my w październiku bootcampy od października są troszkę droższe, to do końca września sprzedajemy je jeszcze po tej starej cenie, jeżeli użyjecie tego hashtagu. Myk polega na tym, że wszystkie te hashtagi działają dzisiaj do godziny 12 w nocy. Więc jeżeli się zastanawialiście, to jest dobry moment, żeby teraz podjąć tę decyzję, dlatego że to są bardzo, bardzo, bardzo dobre ceny i to są zniżki od tych kwot, które podawałem wcześniej. A teraz czas na wasze pytania, więc jeżeli macie jakieś pytania do mnie, to piszcie, a ja zaraz wrócę do tych, które były zadawane wcześniej. Weronika, zapytałaś, czy na kurs testerski programistyczny potrzebny jest tak zwany mocny komputer? Nie. Od razu powiem, że nie potrzebujesz niczego bardzo mocnego. Potrzebujesz coś, co nie będzie się ciało przy takich podstawowych zadaniach i na którym będzie ci się wygodnie pracowało. Ale nie ma jakichś bardzo dużych wymagań, jeżeli chodzi o te wymagania sprzętowe. Więc wydaje mi się, że to prawie nigdy nie jest problem. Dobra. Gdzie można znaleźć te mapki z ofertami pracy w poszczególnych miastach? Adam pyta. To jest właśnie ten, to jest na stronie JustJoin, to co ja pokazywałem, czyli te właśnie, ta mapa z ofertami, to było ze strony JustJoin IT, którą już ci podrzucam. Ale w zasadzie większość obecnie stron z ofertami oferuje też mapki, żeby można było sobie zobaczyć te oferty, propozycje pracy na mapie. Już wysyłam. OK. Patrzymy dalej. Artur pisze, że samouczek programowania ma poukładane w miarę, jak dla mnie, logicznie wytłumaczone. Tak, wydaje mi się, że akurat na tym kanale jest sporo dobrych materiałów. Natomiast też jeżeli chodzi o zakres, wydaje mi się, że no to nie jest tak, że przejdziesz, nawet on sam chyba sprzedaje kursy na Udemy z tego, co kojarzę, więc jak przejdziesz te darmowe materiały, to nie jest tak, że od razu zostaniesz juniorem. One dają pewny start i wydaje mi się, że jeżeli masz czas na to, żeby przez nie przejść i robić kod, no to mogą być świetnym rozwiązaniem. Nie masz żadnego code review, nie masz nikogo, kto będzie ci sprawdzał dokładnie to, co robisz. Możesz tylko, może ci działać, nie działać i możesz próbować znaleźć rozwiązanie na Stack Overflow w razie czego. Mm-hmm.
Mikołaj pyta o jakieś stronki z zadaniami praktycznymi, żeby poćwiczyć. Wiesz co? Nie wiem. Wydaje mi się, że mieliśmy w naszym filmie o wyborze języka programowania w komentarzach, w opisie na YouTubie. Ja zaraz ten film też ci podrzucę. Mieliśmy linki do takich stron, ale ja się zapytam jutro kogoś i wyślę ci link na 100%. Okej. Michał, fajne pytanie i wydaje mi się, że fajnie będzie na nie odpowiedzieć. Różne szkoły podają, że znalezienie pracy po bootcampach, kursach jest bezproblemowe. Słyszałem również przeciwną opinię, że osoby z branży wymagają trochę więcej i nie jest to wystarczające. Chciałbym usłyszeć szczerą opinię. Czy zatrudnilibyście kandydata do pracy u Was, zakładając, że potrzebujecie tuż po ukończeniu bootcampu Codilly? I teraz tak, wydaje mi się, że to bardzo mocno zależy od kandydata. To jest pierwsza rzecz, na którą zwrócę uwagę, ale ostatnio też sporo osób z branży pytałem o to, jak widzą osoby po bootcampach, jak jakby zatrudniają takie osoby. I prawda jest taka, że często te firmy zatrudniają właśnie osoby po bootcampach, dlatego że ta wiedza jest u nich bardziej uporządkowana, tak można to nazwać, ale wbrew pozorom, dużą też częścią tego, dlaczego ktoś jest zatrudniany, zależy od przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej, przygotowania CV itd., itd. W ramach naszych bootcampów my oferujemy na przykład wsparcie HR-owe, które moim zdaniem też jest mega istotne, bo z jednej strony fajnie, że się nauczycie technologii, że będziecie to wiedzieć, bo to jest core, ale oprócz tego, żeby znaleźć pracę, potrzebujecie taką wiedzę właśnie, taką wiedzę, jeżeli chodzi o szukanie pracy samej. I odpowiadając na twoje pytanie, wydaje mi się, że tak, że zatrudnilibyśmy osobę, gdybyśmy mieli taką potrzebę u nas, ale no nie wiem, czy spodziewałeś się innej odpowiedzi po przedstawicielu szkoły, która oferuje bootcampy. Więc wydaje mi się, że często jest tak, że te osoby są zatrudniane w różnych firmach i z tego, co właśnie rozmawialiśmy, czy z naszymi absolwentami, czy z ludźmi, którzy zatrudniają, patrzą na to coraz bardziej przychylnym okiem, na same bootcampy. Bo faktycznie jeszcze, wiesz, parę lat temu było tak, że jakieś szkolenia, jak ktoś skończył, to w branży się patrzyło na to tak niespecjalnie. Ale w tej chwili, jeżeli te szkolenia są właśnie porządne, jeżeli mają renomę, jeżeli jest tak, że to jest rozpoznawalna szkoła programowania, to wydaje mi się, że tacy ludzie po takich szkołach będą mieli dużo łatwiejszy start niż ktoś, kto się uczył sam w domu. Nie wiem, czy odpowiedziałem. Chyba wydaje mi się, że odpowiedziałem. Artur, czy warto zacząć uczyć się z materiałów z internetu, na przykład z YouTube'a? I czy po takiej nauce można startować jako junior? To jest ciężkie i bardzo szerokie pytanie. I wydaje mi się, że z jednej strony to zależy w ogóle od twojego. To, czy możesz startować jako junior, zależy od tego, czy masz wiedzę spełniającą te założenia na stanowisko juniorskie. Czy masz oprócz tego też portfolio, które spełnia takie juniorskie założenia? Jeżeli jesteś w stanie, ja znam parę osób, które same się z YouTube'a uczyły, ale to ani nie jest proste, ani nie jest szybkie. W sensie wydaje się, że to jest tanie, ale tak naprawdę jak policzysz, ile godzin w stosunku do bootcampu musisz na to poświęcić, no to zaczyna to się robić po prostu mało efektywne. I teraz oczywiście się da, ja nigdy nie powiem, że się nie da, ale zastanawiam się na przykład, jakby to przełożyć na coś innego. Ile znam osób, które z YouTube'a nauczyły się, jak jeździć na nartach? No, możesz sobie obejrzeć filmiki i na pewno bardzo przyjemnie jest oglądać sobie takie filmiki i zobaczyć, o tak bym chciał jeździć, albo na przykład jakieś tutoriale, gdzie ktoś pokazuje, ale najszybciej, najbardziej efektywnie uczysz się, jak pracujesz z kimś, to ci jednocześnie sprawdza twoje błędy na bieżąco, a po drugie też no daje feedback, jakby nie patrzeć, a oprócz tego też daje taką, no daje swoją wiedzę, czyli jakoś jest ta wymiana, bo na YouTubie jesteś tylko biorcą tego, co tam jest wyświetlane. Ja przełączę, żebyście widzieli sobie te kody.
Dalej, lecimy z następnym pytaniem. Czy jest, Artur znowu, czy jest, ja chciałbym jedną rzecz tylko powiedzieć. Jest szansa, że nie będę widział waszego pytania, bo czasami tak się dzieje, bo Facebook po prostu czasami ukrywa pytania, niektóre dlatego, że stwierdza, że inne są ważniejsze, nie mam pojęcia dlaczego, ale czasami jest tak, że kończę webinar i zauważam, że są jeszcze jakieś 4-5 pytań, na które nie odpowiedziałem i wtedy na pewno odpowiem na nie następnego dnia. Okej. Czy jest możliwość dogadania się z wami, aby płacić raty miesięcznie zamiast 4 raty? Tak. No, tak jak było na tym slajdzie, że jest możliwość płacenia miesięcznego. To jest możliwość płacenia nawet przez Santandera, jeżeli chcecie. Jest możliwość płacenia miesięcznie, jest możliwość rozłożenia tego na większą ilość rat. Czy zniżki dotyczą tylko płatności z góry, czy w ratach też? Zniżki dotyczą wszystkiego, wydaje mi się. Tak, zniżki dotyczą i jednego, i drugiego. No, jedynym warunkiem jest to, że to musi być kupione dzisiaj. Grzegorz pyta, jakie są technologie z niskim progiem wejścia? Chodzi ci o to, jaki język jest taki w który w miarę łatwo wejść, czy chodzi o to, na jakim stanowisku? Bo jeżeli chodzi o język, no to na przykład wydaje mi się, że takimi językami na pewno jest JS, który jest o tyle fajny, że dla osoby takiej totalnie początkującej, kompletnie niezwiązanej z IT wcześniej, JS jest świetnym rozwiązaniem, bo od razu widzisz efekty swojej pracy, od razu zaczynasz coś, jak coś piszesz, to możesz od razu zobaczyć, co się zmienia. Więc to jest taka fajna technologia na początek. No i oprócz tego, jeżeli chodziło ci o pytanie o pracę, no to wydaje mi się, że na przykład takim rozwiązaniem, jeżeli kompletnie nie miałeś nic związanego, no to tester jest świetnym rozwiązaniem dla takich osób. Na przykład właśnie te bootcampy testera automatycznego, gdzie po prostu uczysz się, jest mniej programowania niż w Javie, nadal to jest Java, ale jest też krótszy ten bootcamp, szybciej można w to wejść, jest więcej takich rzeczy, w które łatwiej wejść osobom, które wcześniej kompletnie zero miały styczności. Okej, Michał, pytasz, jak bym określił przydatność naszych kursów do startu w game devie? To zależy, w jakim game devie, bo też jest tak, że sporo game devu opiera się na C++ albo C Sharpie, więc wtedy no niestety nie oferujemy takich bootcampów, ale oferujemy bootcamp Java Developer. Jeżeli na przykład celujesz w game dev, który się opiera na Javie, no to na pewno taki bootcamp by ci pomógł. Tak, pytanie znowu o te promocje. Czy one dotyczą płatności jednorazowej, czy na raty? One dotyczą naszych płatności, czyli tych z góry jednorazowej, ale też na raty, ale na nasze raty. Chociaż stara cena dotyczy obniżenia w ogóle kosztów, więc dotyczy chyba wszystkich. Nie chyba. W przypadku frontend dewelopera. Bardzo dużo tych pytań jest teraz. W przypadku frontend dewelopera. Zestaw technologii warto znać? Cały czas w głowie mam takie technologie jak HTML, CSS, JavaScript, okej. Ale też bazy danych. Czy rozumiem temat dobrze, czy jest jakieś zagadnienie, które warto znać? Rozumiem, że te wszystkie technologie, które wymieniłeś, znasz. Jeżeli je znasz, no to już jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Pytanie, w jakim stopniu? To warto teraz już po prostu robić projekty i na tym etapie po prostu decydować się na wykonywanie jakichś projektów. Czasami jest tak,
co jest też interesującą historią. Jak ostatnio rozmawialiśmy z naszym mentorem, to wideo jest na naszym kanale YouTube'owym, zachęcam. On mówił na przykład o tym, że do niego trafił na naukę frontendowiec, który się uczył z kursów na YouTubie, ale chciał usystematyzować wiedzę. I pomimo tego, że mówił, że zna te wszystkie technologie, to na sam koniec całego bootcampu, podsumowując, doszedł do wniosku, że potrzebował tego usystematyzowania i pracy z kimś, kto mu ułatwił niektóre rozwiązania i też powiedział mu, w jakich miejscach pisze ten kod źle po prostu, albo nie tyle źle, ile nieczysto. Więc to też jest interesujące. Więc jak rozważasz, znasz te technologie, ale rozważasz rozszerzenie albo usystematyzowanie swojej wiedzy, to wydaje mi się, że taki frontendowy bootcamp byłby dla ciebie świetnym rozwiązaniem. Robert pyta, czy wystawiamy fakturę VAT. Tak, wystawiamy faktury. I słuchajcie, to jest chyba wszystko, bo my już przekroczyliśmy 5 minut, przekroczyliśmy godzinny czas przeznaczony na ten webinar. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to oczywiście je zostawcie pod tym filmem. Ja postaram się jutro z profilu Codidly na nie odpowiedzieć. A ja serdecznie Was zapraszam na kolejne nasze webinary na codidly.com/webinar. Możecie się zapisać na nasze kolejne webinary. Niedługo się tam pojawią też webinary październikowe, więc jeszcze w tym tygodniu prawdopodobnie, więc zachęcam serdecznie do zapisywania się. I jeżeli macie jakieś do nas pytania, to piszcie na bootcamp@codidly.com albo zadzwońcie na podany numer. Z mojej strony to tyle na dzisiaj. Ja mam nadzieję, że dobrze Wam się słuchało tego webinaru. Mi się świetnie gadało. Cieszę się, że zadawaliście pytania, bo bardzo miło też się odpowiada bezpośrednio na Wasze pytania. Jakbym coś pominął, to postaram się do tego wrócić. Tak jak mówiłem, dzięki wielkie. Miłego wieczoru Wam życzę i do usłyszenia.